Państwa. Na listę stwierdzam, że dzisiaj na sali obrad mamy 19 radnych, zatem są wszyscy, możemy podejmować uchwały. I w tym układzie otwieram drugie posiedzenie Rady Gminy Gołomia w Babrzęczyce. Jak mówiłem, jesteśmy dzisiaj w komplecie i przystąpimy od razu do prac. Pierwszą czynnością, pozwolicie, będzie Państwa. I najpierw chcę powiedzieć, że jak Państwo zauważyli, przybył do Państwa Mikołaj, taki mały Mikołajek, do wszystkich Państwa. I świadczy to o tym, że byliśmy bardzo grzeczni, w związku z tym Mikołaj mógł tutaj do nas dzisiaj rano wcześniej przyjść. Proszę Państwa, witam serdecznie na naszym dzisiejszym posiedzeniu pana radnego powiatowego, radnego Szymachę. Bardzo serdecznie pana wójta wraz z pracownikami urzędu gminy. Witam serdecznie Państwa sołtysów, pana bardzo serdecznie pana radnego. Proszę Państwa, przypominam, że dzisiejsza sesja jest transmitowana bezpośrednio. Pozwólcie Państwo, że również przywitam wszystkich mieszkańców gminy Gołomia w Babrzęczycy. Dzisiejszy porządek obrad przedstawia się następująco. Otwarcie sesji, przyjęcie protokołu z sesji pierwszej, podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny prowadzony na terenie gminy Gołomia Babrzęczyce i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tej dotacji oraz terminu i sposobu rozliczania ich wykorzystania. Następny punkt, podjęcie uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce na terenie gminy Gołomia Babrzęczyce. Kolejny punkt, proszę Państwa, podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Gołomia Babrzęczyce na rok 2018. Kolejny szósty, podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych. Punkt siódmy, informacja w sprawie stawek i opłat lokalnych na rok 2019. Dlaczego informacja, to Państwo za chwileczkę usłyszą. Następnie informacja natomiast składania oświadczeń majątkowych, do których jesteśmy zobowiązani, do złożenia, do których jesteśmy zobowiązani, interpelacji i zapytania, wolne wnioski oraz zamknięcie obrad. Tak przedstawia się, proszę Państwa, nasz dzisiejszy proponowany przeze mnie porządek obrad. Pozwolę sobie tylko zwrócić uwagę na interpelacje i zapytania. Co prawda nie możemy się skonsultować z panem radcą, ale wynika z tego, że interpelacje i zapytania jest to forma, która od tej kadencji będzie obowiązywała w formie pisemnej, czyli nie pytamy na sesji, pytamy w formie pisemnej. Składamy do biura rady bądź do przewodniczącego rady, jeśli taka możliwość istnieje. Adresatem jest przewodniczący rady, który dysponuje do właściwego organu, który tą sprawę ma wyjaśnić. Wyjaśnienie, bo ja sobie przypominam, ma być w ciągu 14 dni i ma być skierowane również w formie pisemnej do autora interpelacji. Tak, proszę Państwa, mniej więcej to wyglądało. Zatem pozwólcie, że zapytam, czy panie radco, punkt interpelacji i zapytania będziemy wprowadzać, czy raczej zostawiamy go na takiej zasadzie radnicy. Bardzo proszę o informację. Proszę Państwa, w tej sytuacji ja nie widzę powodu, żeby zamieszczać tego rodzaju porządku obrad. Mogą zostać wolne wnioski. Tak? Wolne wnioski oczywiście tak, bo to zwyczajowo przyjmuje się w różnych gremiach, że wolne wnioski się stawia na końcu i to jest dopuszczalne. Natomiast zgodnie z ustawą o tym, przewodniczący, interpelacje aktualnie na piśmie poza sesją. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę Państwa, mamy zatem sprawę wyjaśnioną. Stąd też wycofuję z projektu punkt 9 interpelacji i zapytania. Proszę łaskawie sobie go wykreślić.
Przypomnę tylko Państwu, żebyśmy tu już mieli całkiem ten temat wyjaśniony, że interpelacje i zapytania dotyczą problemów kluczowych dla gmin, kluczowych dla mieszkańców, bardzo takich zasadniczych, mających szeroki zakres. Natomiast wnioski są to sprawy bieżące, dotyczące na przykład miejscowości, problemów takich lokalnych, związanych z konkretną sytuacją. Mniej więcej tak to, proszę Państwa, przepis stanowi i chciałbym, żebyśmy w miarę możliwości się do tego stosowali. Proszę Państwa, zaproponowany porządek obrad, pomniejszony o punkt 9. Chcę spytać, czy ktoś z Państwa chciałby coś dodać, może zmienić. Proszę bardzo. Nie widzę, zatem przystąpimy do głosowania, a najpierw proszę o rozdanie pilotów. Rozpoczniemy głosowanie. Przypominam Państwu, głosowanie polega na przyciśnięciu odpowiedniego przycisku po informacji, że głosujemy i następnie, a najpierw podniesiemy rękę, żeby wszyscy widzieli, jak głosujemy, że głosowania są jawne i w terminie do ostatniego każdego dnia miesiąca
przekazywana jest dotacja do tych szkół i to reguluje właśnie ta uchwała. Z tym, że za styczeń gmina ma obowiązek przekazać tą uchwałę do 20 stycznia, natomiast za grudzień do 15. Uchwała określa również tym przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobierania i korzystania dotacji oraz zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i rozliczeniu jej wykorzystania. Ta kwestia szczegółowo jest opracowana w paragrafie 6. Uchwała określa również termin przekazywania informacji szkoły na załączniku, który jest również Państwo w uchwale. Przedkładają liczbę uczniów do 10 każdego miesiąca bez ustanu na pierwszy dzień roboczy. Uchwała również określa termin sposób rozliczania wykorzystania dotacji. Dotacja dla jednostki podlega rozliczeniu w terminie do 30 stycznia następującego po roku przyznania tej dotacji. W przypadku, gdy jednostka kończy swoją działalność, to są takie uregulowania w tej uchwale narzucające, iż rozliczenie musi nastąpić w ciągu 15 dni od zakończenia tej działalności. Uchwała zawiera cztery załączniki. Pierwszy załącznik to jest załącznik określający wniosek o udzielenie dotacji. Drugi, informacje o liczbie uczniów. To jest bardzo istotna kwestia, ponieważ na podstawie tego za każdy miesiąc ta dotacja jest wyliczana i udzielana. Załącznik numer 3 i załącznik numer 4 to jest informacja o wydatkach, jakie szkoły czy oddział przedszkolny podniosły z przekazanej dotacji. Informacja w załączniku numer 3, czyli do rozliczenia, dotyczy szkoły podstawowej osobno i oddziału przedszkolnego osobno, czyli muszą organy prowadzące złożyć dwa rozliczenia. Osobno dla szkoły podstawowej, osobno dla oddziału przedszkolnego. Natomiast nową kwestią, która jest uregulowana po raz pierwszy i obowiązuje od 1 stycznia 2019 roku, stąd właśnie propozycja tej uchwały i zmiany tej uchwały, i wprowadzenia tej uchwały, to jest załącznik numer 4, gdzie po raz pierwszy szkoły podstawowe i oddziały przedszkolne będą się rozliczać z wydatków na zadania, na realizację związanych zadań z organizacją kształcenia specjalnego. Samorządy już od jakiegoś czasu otrzymują takie rozrębione środki. Natomiast szkoły prowadzone przez inne podmioty nie miały takiego obowiązku. Od 2019 roku będą miały taki obowiązek. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, a może najpierw zapytajmy Panią Przewodniczącą Komisji, Pani Irena Moreta-Kula. Proszę o zabranie głosu. Komisja, Panie Przewodniczący, Szanowny Radny, Komisja Oświaty pozytywnie zaopiniowała uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji. Dziękuję bardzo. Zaczynam dyskusję. Proszę bardzo, proszę Państwa, chciałbym zabrać głos. Bardzo proszę. Proszę uczelnić. Zachęcam do dyskusji. Nie widzę. Zatem zamykamy dyskusję i przystępujemy do głosowania. Przypominam, głosujemy projekt, który jest oznaczony dotyczy punktu trzeciego. I tak, jeśli Państwo pozwolą, będę przypominał o tym, który załącznik głosujemy, jest to chyba czytelny zapis. Zatem, proszę Państwa, głosujemy w projekt dotyczący punktu trzeciego naszych dzisiejszych obrad. Kto z Państwa jest za, proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Proszę. Państwa, tu mamy problem techniczny, czy musimy przyznawać rację maszynie, czy przewodniczącemu rady. Zaraz to ustalę z panem radcą prawnym. Nie głosował jeden radny. Taka możliwość niestety istnieje. Zatem proszę Państwa, głosował już teraz, to radni wszyscy byli za. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa,
Umówmy się, że oczywiście głosowanie ma charakter płynny, wykonujemy czynności po kolei. Czasami błąd techniczny się może zdarzyć, on nie ma wpływu akurat na tego głosowania. W związku z tym ten musimy się tam więcej rozłączyć. To są już teraz radni, wszyscy byli zna, zatem uchwała została przyjęta. I proszę Państwa, nośnik numer kolejny 16. Przechodzimy do. Czwarty, podjęcie uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce na terenie gminy Igołowia Warzyńczycy. Bardzo proszę o zabranie głosu pani przewodnicząca, pani, przepraszam, kierownik gminnego ośrodka pomocy społecznej. Proszę uczynić. Szanowni Państwo, szukali Państwo materiałów projektu uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce na terenie naszej gminy. Propozycja takiej uchwały wynikła z faktu, iż od miesiąca kwietnia na terenie naszej gminy funkcjonuje klub Malucha. Może przybliżę, że klub Malucha jest to forma opieki nad dziećmi do lat 3. Klub działa na zasadzie ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3, który jest wpisany do rejestru klubów dziecięcych, które prowadzi wójt gminy. Klub ten ma wszystkie potrzebne zezwolenia i opinie. Liczba miejsc określonych dla klubu to jest 25. Obecnie do klubu uczęszcza 14 dzieci, z tego co wiem, 3 osoby są również zainteresowane jako umieszczeniem dzieci w tym klubie Malucha. Odpłatność za pobyt dziecka w takim klubie to 700 zł miesięcznie w przypadku, kiedy dziecko przebywa 10 godzin dziennie w klubie, to jest przez 5 dni w tygodniu. Natomiast jest również możliwość umieszczenia dziecka na taki pakiet godzinowy, to jest 80 godzin miesięcznie i wtedy ten koszt wynosi 480 zł. Również są, oprócz opieki są serwowane posiłki, które przychodzi firma cateringowa. Także rodzice również opłacają wyżywienie dzienne w wysokości 11,50 groszy. To możemy tutaj dodać, że w porównaniu do innych tego typu form opieki na terenie tej ościennej gmin jest to kwota jednak niższa dla doświadczenia tej formy opieki. W związku z tym istnieje na podstawie ustawy, o której wcześniej mówiłam, istnieje możliwość udzielenia dotacji przez gminę dla dofinansowania opieki w tym klubie Malucha. Dlatego też w związku z wnioskami, jakie wpłynęły do gminy, do pana wójta o udzielenie takiego wsparcia, ta sprawa była jakby już rozpatrywana przez poprzednią radę, która wstępnie wyrażała taką wolę, że będzie ta sprawa jakby dogłębnie zbadana, rozpatrzona i przedstawiona propozycja uchwały na Radę Gminy. To mogę powiedzieć, że jest to pewnie korzystne dla nas funkcjonowanie tego klubu na terenie gminy. Dzieci do lat 3 mają profesjonalną opiekę zapewnioną, rodzice mogą wrócić na rynek pracy. Także no i są to plusy i dla gminy, i dla rodziców, i dla dzieci. Dlatego też taki projekt uchwały został Państwu przedstawiony, tylko że Komisja Budżetowa i Komisja Opieki Społecznej, Kultury i Opieki Społecznej wprowadziła tutaj dwie zmiany, o których powiem. Także chciałam Państwu przybliżyć tą uchwałę. W pierwszym paragrafie ustala się wysokość dotacji celowych udzielonych przez gminę i Igołowia Warzyńczycy dla podmiotów prowadzących klub dziecięcy na terenie naszej gminy na objęte opieką w klubie dziecięcym dziecko zamieszkało na terenie naszej gminy w wysokości 1 zł za godzinę opieki. Dotacją tą mogą zostać objęte również dzieci z terenu innych gmin, których są mieszkańcami, ale po podpisaniu odpowiedniego porozumienia międzygminnego w sprawie zafinansowania opieki zatrudnionych dzieciom w klubach dziecięcych. I dotację taką udziela się na okres roku budżetowego. Są w uchwale umieszczone terminy udzielania wniosków o dotację. Jest to najpierw wniosek, który podmiot powinien składać
kierunku przyciężnego 19, wtedy taki wniosek będzie podmiot mógł złożyć do dnia 20 lutego 2019 roku. Uchwała również określa następujące zasady przekazywania dotacji. Dotacje na poszczególne miesiące danego roku budżetowego będą przekazywane podmiotowi prowadzącemu klub dziecięcy w transzach płatnych na podstawie składanych wniosków o udzielenie miesięcznej transzy dotacji. Wniosek ten zawiera dane różne, w tym nazwę i adres, NIP i REGON podmiotu prowadzącego klub dziecięcy, nazwę i adres klubu dziecięcego, dni, godziny, pracy, klubu, określenie miesiąca, na który składany jest wniosek, sporządzony na podstawie zawartych z rodzicami lub opiekunami prawnymi albo opiekę wykaz dzieci, które są objęte opieką, które zawiera dane dotyczące dzieci, a także kwotę dotacji do przekazania za dany miesiąc, która jest obliczona na podstawie wykazu, o którym mowa wcześniej. I tutaj będzie zmiana, że ta kwota dotacji pomniejszona powinna zostać o niewykorzystaną w poprzednim miesiącu kwotę dotacji za godzinę opieki, w którym nie było udzielone świadczenia. Ta zmiana wynika z faktu, iż no nie chcemy, żeby podmiot miał taką dotację co miesiąc nadpłacaną. Będzie on mógł wtedy rozliczać się jakby na bieżąco i no nie będzie musiał potem już, nie będzie ta kwota do zwrotu, bo może być ona dość wysoka, nie będzie ona do zwrotu wysoka w styczniu przyszłego roku, kiedy on będzie musiał się rozliczyć z tej dotacji. Uchwała również określa terminy składania tych wniosków. Tutaj kolejno do 20 lutego danego roku budżetowego w przypadku wniosków na miesiące do dnia 10 miesiąca, każdego miesiąca, którego dotyczą w przypadku wniosków na miesiąc od marca do listopada, do 10 listopada w przypadku wniosków na miesiąc grudzień. I transze również będą przekazywane zgodnie z uchwałą za miesiąc styczeń luty do 28 lutego, za miesiąc od marca do listopada w terminie do ostatniego dnia miesiąca, który dotyczy wniosek, i za miesiąc grudzień, w terminie do 10 grudnia. Zgodnie z uchwałą ustala się następujące zasady rozliczenia dotacji. Podmiot będzie musiał się rozliczyć w formie sprawozdania merytoryczno-finansowego i powinno zostać ono złożone w terminie do 15 stycznia. I tutaj również określone są punkty, jakie powinno zawierać to sprawozdanie. Kolejne. Jeżeli chodzi o dotację, która była pobrana nienależnie, na jednej wysokości lub wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, podlegała ona zwrotowi na rachunek urzędu gminy. Dodam jeszcze, że w tym sprawozdaniu merytorycznym podmiot będzie musiał wykazać, na co te dotacje wydał, będzie musiał być to poparte fakturami, spisami, również dokumentami, które zostały te środki wydane. Druga zmiana, o którą wnioskowały komisje na wspólnym posiedzeniu, dotyczy paragrafu 5, który mówi, że wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Głowa Rzeczyce z upoważnieniem do określenia formy zarządzenia wzoru wniosku o udzielenie i rozliczenie dotacji. Chodzi o to, żeby ten wzór był jednolity, żeby podmiot mógł już to wszystko pisać, co będzie potrzebne do wniosku. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, nad tym problemem pracowały dwie komisje wspólnie zresztą, bo temat dotyczył szerszego zagadnienia, czyli komisja opieki i komisja budżetowa. Proszę Pana Przewodniczącego. Panie Przewodniczący, proszę bardzo. O przedstawienie nam stanowiska. Komisja budżetowa wspólnie z Komisją Kultury, Sportu i Opieki Społecznej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały z uwagami, o których mówiła Pani kierownik. Tak, rozumiem, proszę Państwa. Zatem mamy dwie poprawki i chciałem, żebyśmy się na ten temat wypowiedzieli. Otwieram dyskusję, bardzo proszę. Zatem jest wniosek, który uzupełnia treść uchwały o dwie poprawki. Bardzo proszę Panie, przepraszam bardzo, ale bardzo proszę o zajęcie miejsca. Proszę o przypomnienie poprawki pierwszej.
pierwszej, bardzo proszę. Pierwsza poprawka dotyczy paragrafu trzeciego, punktu pierwszego, podpunktu F. Proszę sobie tam wziąć uwagę. Jeszcze raz proszę podać numer. Jeszcze proszę podać raz numer paragrafu. Paragraf trzeci. Tak. Punkt jeden F. Tak. I będzie on miał obecnie kwotę dotacji do przekazania za dany miesiąc obliczoną na podstawie wykazu, o którym mowa w literze E, pomniejszoną o niewykorzystaną w poprzednim miesiącu kwotę dotacji. Proszę wolniej, bo Państwo radni muszą sobie to odpowiedzieć. Za godziny opieki, których nie udzielono świadczeń. Dziękuję. I jeszcze paragraf piąty. To mówimy o drugiej poprawce. Tak. To proszę na razie. Dziękuję. Proszę Państwa, musimy poczekać nad wprowadzeniem informacji do systemu, żeby Państwo mogli to zobaczyć. I będziemy głosowali, przegłosujemy tą poprawkę, następnie przegłosujemy drugą poprawkę, a następnie przegłosujemy uchwałę z poprawkami, jakie Państwo przyjmą bądź nie przyjmą. Woli Państwa. Troszeczkę musimy czekać. To też sprawdzę na pani Sandry, która nam kiedyś pomaga. Dziękuję. Proszę Państwa, jeszcze raz zapytam, czy ktoś w sprawie tej pierwszej poprawki chciał zabrać głos. I widzę, zamykam dyskusję i głosujemy. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem poprawki? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Bardzo dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Zagłosowało 15 radnych. Osób wstrzymujących 0. Przeciwnych 0. Dziękuję bardzo. I poprawka druga. Bardzo proszę. Poprawka druga. Zmieniony został paragraf 5, który będzie miał obecnie wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy i gminy Wawrzyńczyce z upoważnieniem do określenia formy zarządzenia rządu wniosku o udzielenie wyjątkowości. Proszę jeszcze raz, żeby sobie panu to mali. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy i gminy Wawrzyńczyce z upoważnieniem do określenia w formie zarządzenia wzoru wniosku o udzielenie i rozliczenie dotacji. Bardzo dziękuję. Mam taką prośbę, pani kierowniczka. Jeśli będziemy na przyszłość mieli poprawki, gminy będą z nami wcześniej, proszę je przygotować w kolejnym druku, żebyśmy mogli szybciutko rozdać Państwu radnym, żebyśmy musieli tracić czasu na dyktowanie. Proszę Państwa, otwieram dyskusję nad poprawką drugą zgłoszoną przez Komisję Wspólną. Kto z Państwa chciałby zabrać głos? Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Nikt nie chce zabrać głosu. Zamykam dyskusję i przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem poprawki drugiej? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Bardzo dziękuję. Kto jest przeciwny? Widzę, kto się wstrzymał, nie widzę. Stwierdzam, że poprawki zostały przyjęte. Głosowało 15 radnych, wszyscy za. Proszę Państwa, poprawki zostały przez Radę przyjęte, zatem teraz głosujemy uchwałę. Przypominam, uchwała dotyczy punktu 4 z poprawkami, które Rada była uprzejma przyjąć. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały wraz z poprawkami? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Zagłosowało 15 radnych. Uchwała nosi numer 17. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, przedmiot pakiet związany z finansami gminy. W związku z tym 10 minut przerwy. Rozpoczynamy po przerwie.
Tak, to przepraszam, tak, to koncepcja, ale to będzie właśnie masy tematu, żeby Przerwie rozpoczynamy od 5. Panie radny, ja bardzo proszę. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Iwołnia Wawrzęczyce na rok 2018. Jestem przekonany, że do głosu się zgłosi skargi. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, projekt uchwały dotyczący punktu 5 obrad, a mianowicie zmiany budżetu gminy Iwołnia Wawrzęczyce na rok 2018. Zmiany niewielkie, może być dla budżetu nieistotne, natomiast to wprowadzenie zasadne i postaram się do Państwa tego przekonać. Otóż mamy po stronie dochodu zaplanowane zwiększenie o kwotę 75 128 zł 64 grosze z tytułu dwóch źródeł dochodu, a mianowicie z opłaty targowej i środków na dofinansowanie projektu pod nazwą Erasmus Sztuka Życia. Pierwsza z tych pozycji to opłata targowa. Otóż na terenie gminy Iwołnia Wawrzęczyce nie ma targowiska jako takiego. Natomiast się odbywa sprzedaż, która podlega tej opłacie. To ma cyklicznie miejsce, wtedy się odbywają odpusty. Dwa odpusty w parafii Iwołnia, dwa odpusty w parafii Wawrzęczyce. I wtedy jest dokonywany powrót tej opłaty targowej. Tego powodu dokonuje tutaj w Wawrzęczycach pracownik szkoły podstawowej wskazany w odpowiedniej uchwale Rady Gminy. Natomiast na terenie miejscowości Iwołnia to jest prezes straży iwołomskiej, też wskazany imiennie. Taką z tą przyjętą tutaj od lat tradycją uznała jest to, że te osoby, które są przedstawicielami danych podmiotów, czyli np. tutaj szkoły podstawowej, czy tam w Iwołomii straży, zbierają te środki, a środki potem trafiają w formie planu zwiększonego planu wydatków na te jednostki. Tutaj wpłynęło do nas pismo na ręce pana wójta od dyrektora szkoły podstawowej Gminy do Centrum Edukacji w Wawrzęczycach z prośbą o wprowadzenie tych środków, które zebrał pracownik szkoły podstawowej. To jest właśnie kwota 330 zł. I te środki potem są planowane do wykorzystania po stronie wydatków w załączniku numer 2. Na bieżące wydatki jako technicy drobnych materiałów na potrzeby szkoły podstawowej w Wawrzęczycach. Natomiast ta druga pozycja bardziej znacząca to są środki pochodzące z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu Erasmus, czyli środki na program Erasmus realizowany przez szkołę podstawową również w Wawrzęczycach. Ten projekt realizowany będzie jeszcze w tym roku, będzie kontynuowany w roku 2019. Środki nam wpłynęły na konto już te środki mamy, dlatego wprowadzamy środki, które mamy na koncie. To jest 80% planowanych wydatków. Programy Erasmus funkcjonują w ten sposób, że dostajemy 80% wartości projektu. Realizujemy cały projekt, realizujemy całe 100% wartości projektu, a potem dostajemy do odliczenia zwrot 20%, które w pewien okres de facto kredytuje budżet gminy. Ale podkreślam, projekt jest w całości realizowany przez, w całości finansowany ze środków zewnętrznych. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę, pan przewodniczący Komisji Budżetowej. Pani powołuje nas, jakie jest stanowisko komisji w tej sprawie. Proszę. Panie przewodniczący, szanowni państwo, projekt cały został pozytywną opinię Komisji Budżetowej. Bardzo dziękuję. Otwieram dyskusję. Proszę bardzo. Kto chce zabrać głos? Nie widzę. Zamykamy i przystępujemy do głosowania. Przypominam, głosujemy projekt dotyczący punktu 5. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Głosował nie. Państwo radni wszyscy za. Dziękuję bardzo. Uchwała została przyjęta. Wnosi numer projektu 18. Proszę Państwa, punkt 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stałych podatków od środków transportowych. Pani skargi, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo radni. Kolejny projekt dalszy dotyczy ustalenia stałych podatków transportowych. On jest jak gdyby skutkiem
lokalnego przedsiębiorcy. Wpłynęło pismo oficjalne na ręce wójta gminy. To pismo w swej treści mówi o tym, że stawka w kategorii pojazdów 4 osie i więcej powyżej 31 ton jest dosyć wysoka u nas w gminie. Ten przedsiębiorca pokazuje też w tym piśmie, jakie są stawki w ościennych gminach i bardzo prosi o obniżenie tej stawki, dlatego że konsekwencją dla niego przeniesienia ewentualnej działalności do innej gminy to są pewne oszczędności. On ma akurat pojazdów 6 i te oszczędności na jednym pojeździe wynosiły powiedzmy około 500-600 zł, więc dla niego to jest w skali roku około 3000 zł czy więcej. To pismo, jakby te argumenty przekonały tutaj wójta gminy do przygotowania projektu, który dokonuje tej zmiany tej stawki. Ta stawka wynosiła, czy wynosi jeszcze w chwili obecnej, 3066 zł. Zaproponowana stawka to jest stawka z kategorii niższej, czyli dla pojazdów od 29 ton do 31 z zawieszeniem pneumatycznym, czyli kwota 2878. Taka jest zaproponowana stawka. Jeżeli chodzi w ogóle o budżet gminy i przepisy transportowe, to może powiem, poinformuję Państwa, że w skali roku są z tego tytułu planowane dochody w wysokości blisko 1 zł, bo to jest 966 tysięcy zaplanowane na rok 2019 w projekcie złożonym przez wójta gminy w projekcie budżetu gminy. Natomiast jeżeli chodzi o skutki tej zmiany, to nie są dla budżetu jakieś istotne, duże, bo to jest w skali roku około 3000 zł. Trochę ponad 3000 zł. I to dotyczy nie tylko tego podatnika, ale wszystkich pojazdów, które są w tej kategorii właśnie zgłoszone do ewidencji pojazdów na system podatkowy. Tych pojazdów było ponad 18 i te skutki roczne zarabiają się kwotą trochę ponad 3000 zł. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Mam tylko uwagę do druku, żeby nie kolorować tam bardzo na czarno. To jest to nieczytelne. Proszę bardzo, pan Skarbnik jeszcze. Dziękuję bardzo. Chciałbym jeszcze uzupełnić, bo myśmy robili w tamtym roku, Rada podejmowała taką uchwałę, która dokonywała zmiany w tamtym roku stawy w przypadku samochodów ciężarowych tych dużych tirów. Inaczej część z Państwa może kojarzy, część może wie, bo się interesuje podatkami, że ma jakiś pojazd, to pierwsze te zmiany były dokonane. One zmieniały uchwałę w sprawie stawek podatków środków transportowych w pewnych miejscach, gdyby tylko miejscowo zmieniały tą uchwałę. Ta uchwała została przygotowana jako forma tekstu jednolitego, dlatego że wprowadzenie kolejnej zmiany tylko dla tej kategorii, o której mówiłem wcześniej, skutkowałoby tym, że podatnik by się posługiwał de facto trzema dokumentami. Uchwałą, która obowiązywała jeszcze w roku 2017 bodajże. Zmianą uchwały i teraz to kolejną zmianą, więc dwóch tych dokumentów trzy, które trzeba było ewentualnie śledzić. Natomiast ta uchwała jest ujednolicona z tą propozycją, o której chwilą mówiłem i ona powinna też ułatwić posługiwanie się tym aktem prawa miejscowego. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ja pozwolę sobie tylko przypomnieć Państwu radnym, w ubiegłej kadencji nasze podatki od środków transportowych, od tych podatków teraz największych, były jedne z najwyższych w powiecie krakowskim, w związku z tym były liczne interpelacje przewoźników, zwracanie uwagi na ten pakt i ewentualne wnioski poparte możliwościami prawnymi zmiany miejsca rejestracji pojazdu. W związku z tym po przeanalizowaniu tego zjawiska Rada postanowiła obniżyć te podatki, które są w zasadzie troszkę jeszcze wyższe niż w innych gminach, ale są na pewno zbliżone. Ta sytuacja nie była regulowana wtedy, stąd też tutaj przewodnicy, których ilościowo tutaj jest bardzo niewiele, a pojazdów jest też niewiele, zwrócili na ten fakt uwagę. Jest to w pewnym sensie taka niekonsekwencja, że nie wzięliśmy pod uwagę warunków wszystkich kierowców,
właścicieli pojazdów w tamtym okresie. Stąd też teraz jest ta propozycja. Finansowo oczywiście jest to strata dla budżetu, mamy stosunkowo niewielka strata, natomiast z takiego społecznego punktu widzenia myślę, że jest to zasadne. Dziękuję bardzo. Oddaję głos panu przewodniczącemu komisji budżetowej. Bardzo proszę. Panie przewodniczący, szanowni państwo, komisja budżetowa wyraziła pozytywną opinię w sprawie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki podatku od środków transportowych. Bardzo dziękuję. Może kto z państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Bardzo uprzejmie proszę. Proszę bardzo. Nie widzę, bardzo zamykam dyskusję i przystępujemy do głosowania. Przypominam, głosujemy projekt dotyczący punktu 6. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Bardzo dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Tak, głosowało 15 radnych. Wszyscy głosowali za przyjęciem uchwały. Zatem uchwała została przyjęta wolą radnych i nosi numer 19. I proszę państwa, przechodzimy do kolejnego punktu. Informacja w sprawie stawek i opłat lokalnych na rok 2019. Informacja w sprawie podatku rolnego i informacja w sprawie podatku od nieruchomości. Jak na wstępie państwo pamiętają, zwróćcie uwagę, już dowiemy się, dlaczego jest to informacja, a nie uchwalenie podatku i dlatego proszę pana skarbnika o zabranie głosu i wyjaśnienie zagadnienia. Panie przewodniczący, szanowni państwo, dlatego informacja, że nie ma projektu uchwały, więc tutaj informujemy państwa o tym, jakie są stawki, jak się one zmieniają w stosunku do roku poprzedniego, czyli dla roku 2019 w stosunku do roku 2018. Jeżeli chodzi o pierwszy z podatków, czyli tutaj informacje przedstawiamy, to jest podatek rolny, szacowany dochód w skali roku, to jest rzędu 1 000 000 zł, to najwięcej środki transportowe. Mechanizm ustalenia stawki podatku jest następujący. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego publikuje w Dzienniku Urzędowym Monitor Polski tak zwaną cenę sprzedaży żyta za 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy, na który się te stawki podatku ustala. Ta cena żyta przenoszona z wskaźnik 2,5 jest kwotą, którą ta kwota stanowi stawkę podatku w przypadku gospodarstw rolnych od 1 hektara przeliczeniowego. W przypadku gruntów rolnych o powierzchni mniejszej niż 1 hektar, czyli ktoś sobie zostawił kawałeczek gruntu rolnego o powierzchni na przykład 0,5 hektara, to wtedy ta stawka jest wyliczana razy 5, czyli w sensie tego, co wcześniej mówiłem, to bardziej dwukrotnie wyższy. Cena rzecza razy wskaźnik rodziny 5. Dla tych gospodarstw rolnych podatek wtedy będzie wynosił w roku 2019 135,90 zł z hektara przeliczeniowego. Natomiast dla tych osób, które mają te grunty o powierzchni mniejszej jak hektar, byłoby to 271,80 zł. Ale generalnie te osoby mają mniej jak hektar znacznie, 130 aur, więc to będzie około 1/3 powiedzmy tego podatku. No to mimo stawka jest, jak powiedziałem, dwukrotnie wyższa. Natomiast jeżeli chodzi o porównanie stawek podatku rok 2019 do roku bieżącego, to w związku ze wzrostem ceny żyta ten podatek byłby wyższy na hektarze o 4,67 zł na hektarze przeliczeniowym, czyli w skali jednej raty to jest wzrost podatku o ponad złotówkę. Jakie kompetencje ma Rada? To Rada Gminy może cenę opublikowaną przez prezesa GUS-u obniżyć albo pozostawić na takim samym poziomie, jak prezes opublikuje, czyli ta opublikowana cena żyta jest podstawą wyliczenia podatku. Ponieważ ten wzrost jest niewielki, a ponadto podatek rolny jest podatkiem, który w ostatnich latach jest niższy, dlatego że cena żyta w ostatnich latach jest niższa niż powiedzmy miało to miejsce 4-5 lat temu. Dlatego jest propozycja, aby tą cenę pozostawić. Nie ma projektu uchwały odnośnie obniżenia ceny żyta. Jeżeli chodzi o kolejny z podatków, który gmina pobiera od mieszkańców podatków, to jest podatek leśny. Podatek leśny ma mechanizm wyliczania podobny, a mianowicie jest publikowany przez prezesa GUS-u cena drewna, sprzedaży drewna
za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, a więc średnia ceny z trzech kwartałów roku 2018 ze sprzedaży drewna pozyskiwana przez nadleśnictwa jest podstawą do wyliczenia podatku leśnego. I potem ta cena mnożona przez odpowiedni wskaźnik, w tym wypadku 0,22 daje kwotę podatku zbiorowego hektara lasu. Ta stawka wynosi w roku 2019 42,24 zł. I ta stawka podatku, jeżeli Rada Gminy z kolei też znowu nie odbyła ceny żyta, to i tak by ta stawka podatku była niższa niż stawka obowiązująca w roku 2018 o 1,11 zł za hektar. Dodatkowo powiem, że w skali roku mamy dochody z tego tytułu znikome, śladowe, to jest 300 zł podatku w skali roku. Lasu na terenie gminy nie mamy. Płaci nam taki większy obszar, to jest las w miejscowości Rokiszu, który nam płaci za ten las podatek nad leśnictwem. To jest powierzchnia lasu w tym miejscu około 2 hektara lasu. To są te dwie stawki podatku rolnym i podatku leśnym. Natomiast podatek, który jest znaczący w skali budżetu gminy, bo osiągane dochody są blisko 2 miliardy złotych. Zaplanowałem na przyszły rok spadek z wysokości 1 950 000 zł. To jest podatek od nieruchomości. Ten podatek jest płacony z różnych przedmiotów opodatkowania, mianowicie od gruntów, od budynków i od budowy. W przypadku gruntów mamy kategorię 4, czyli gruntów o działalnością gospodarczą, pod wodami powierzchniowymi, od pozostałych i związanych z tak zwanym obszarem poddanym rewitalizacji. Jeżeli chodzi o stawki podatku od nieruchomości i w przypadku gruntów, te stawki nie uległy zmianie od roku 2013. Zresztą generalnie wszystkie stawki się zmieniły od roku 2013, za wyjątkiem dwóch przypadków, a mianowicie od tych gruntów niezabudowanych, objętych obszarem rewitalizacji. Tutaj stawka została określona w roku 2016. I ona obowiązuje w tym wypadku, że rok będzie obowiązywała rok trzeci, 19, 16, 17, 18, 4 lat będzie obowiązywała. Dlatego została stawka w 16 roku wprowadzona, że się ta kategoria opodatkowania pojawiła się dopiero w 16 roku. Nie ma takich pobytów, które też podatek nas płacą jak na razie. Stawka została uchwalona na poziomie 1 zł, a maksymalna 3,09 zł. Jeżeli chodzi o podatki od budynków, tutaj stawki były zmieniane tylko w jednym wypadku. W roku 2017 zostały zmienione stawki dla budynków mieszkalnych. Stawka będzie obowiązywała trzeci rok na tym samym poziomie, czyli 17, 18, 19, jeżeli Państwo oczywiście na to wyrażą zgodę, czy też nie ma w tym momencie projektu uchwały, więc zostaną stawki na tym poziomie. Stawka jest preferencyjna, dlatego że ona jest znacznie obniżona od maksymalnej, bo stawki maksymalnej, która wynosi 79 groszy, została na poziomie 45 groszy, a więc została obniżona o 43%. Pozostałe stawki od działalności gospodarczej są na poziomie około 90%. Stawka maksymalna stosowana od 6 lat to stawka odbudowy, czyli od tych podmiotów, które dysponują sieciami przesyłowymi gazu, energii elektrycznej, telekomunikacji. Tutaj do wartości porządkowej budowli jest 2% wyliczone i ta stawka maksymalna jest stosowana z tego co wiem też w ościennych gminach, tutaj stosują te gminy stawkę maksymalną, dlatego że te podmioty są podejrzanymi podmiotami, płacą, stać na to, oczywiście przerzucają jakieś stawki na konsumentów w efekcie końcowym. To jeżeli chodzi o podatki od nieruchomości, informacje z tym związane. Natomiast pozostałem jeszcze do wprowadzenia, możliwość wprowadzenia do opodatkowania czy pobierania opłat dwóch opłat, a mianowicie opłaty od posiadania psów i tak zwanej opłaty reklamowej. Są to opłaty fakultatywne, które ona może wprowadzić, ale nie musi. Nie było takiej inicjatywy, opłaty nie obowiązują na terenie naszej gminy. Tylko w celach informacyjnych Państwu to przekazuję, żeby wiadomości, że takie potencjalne możliwości istnieją. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję.
informację, proszę Państwa, w związku z tym, że formuła, którą przedstawił nam Pan Skarbnik, ma charakter informacji, nie podejmujemy tutaj żadnych uchwał, żadnych decyzji, zatem poprzestajemy na tym. Proszę Państwa, i przystępujemy do punktu 8. Informacja na temat składań i oświadczeń mają. Przypominam, że do Państwa, że jesteśmy jako radni zobowiązani do składania oświadczeń. W związku z tym oszczędziła Pani sekretarz urzędu. Bardzo proszę. Dziękuję.
To wiecie Państwo, że tylko woda może jest to, jest to wynik normalny, złożenie doświadczeń. Praktyka nawet dotychczas stanowi, że pani sekretarz urzędu bardzo sympatycznie pomaga, jeśli trzeba uzyskać informacje i pomóc przy wypełnianiu, jeśli ktoś tam miał jakieś pytania, to na pewno ta odpowiedź zostanie udzielona. Dziękuję bardzo. Myślę, że no w tym temacie może ktoś Państwa chciałby się bardzo proszę. Bardzo proszę. Takie oświadczenie majątkowe na dziennik podatku ubezpieczeniowego. Może jeszcze jakieś pytania? Czyli proszę Państwa, informacja ważna dla nas została przekazana. Przystępujemy do punktu 10. Wolne wnioski. Bardzo proszę. Pani Pedagogańska. Panie Wójcie, Panie Przewodniczący, Szanowni Radni. Wnioskuję o wykonanie wiaty przystankowej w Igołomi przy Alei Kasztanowej, ponieważ radni nam, że przystanek ten jest wykonany w swoim takim miejscu, bym powiedziała szczerze, po prostu to tam bardzo dzieje, tak jak mówił przysłowie Jan Kielecki. Z tego przystanku odjeżdżają nauczyciele do swoich procesów, jak również mieszkańcy do szpitala Koszowic i tak dalej. Stojąc w takim miejscu, gdzie nie ma zabudowy, nie da się rozłożyć parasolki 30 minut pierwszych. Dlatego też bym prosiła wykonanie tego przystanku. Bardzo dziękuję. Może Pan od razu tak udzieli odpowiedzi. Ja mam takie przerabialiśmy wielokrotnie. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, reaguję wykonywane wiaty przystankowe na zatokach przystankowych kilka lat temu było takie założenie podstawowe, że głównie te wiaty dla naszych mieszkańców oczekujących na odjazd do Krakowa, bo głównie w tym kierunku się przemieszczają. Były też takie miejsca, tak jak tutaj skrzyżowanie na Koszulice Wawrzyńczyce, też ta wiata powstała, czy na końcu Wawrzyńczyc, gdzie tam autobus szkolny zawraca i daleko służy uczniom. W tym momencie zauważyli, w ostatnich tygodniach realizowana jest ta inwestycja, tak wiele lat oczekiwana, czyli budowa chodnika przy Drodze Krajowej łączącego miejscowość Złotniki z Igołomią. Po wielu latach, bo na etapie dokumentacji projektu, a głównie tytułu własności, posiadania tej nieruchomości, stało się, że chodnik jest realizowany, budowany. Gmina na to zadanie uzyskała stosowne pozwolenie na budowę wojewody małopolskiej, przygotowała dokumentację projektową i to było kosztem gminy. Równocześnie była też przygotowana dokumentacja projektowa na oświetlenie budowanego chodnika, jak również istniejącego chodnika do Alei Kasztanowej i jeszcze przedłużone do skrzyżowania na Lubożyczne. Powiem także, dobra współpraca z generalną dyrekcją miała termin. Inwestycja realizowana jest w całości ze środków Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Była rozmowa z dyrektorem, to mówił, że ale to oświetlenie to już nie jest zadanie Generalnej Dyrekcji, to już gmina właśnie się okazało, że zadanie kompleksowe, no i nawet bez udziału środków gminy, łącznie z chodnikiem, łącznie z oświetleniem. Tutaj dochodzę do wniosku pani radnej, ta wiata przystankowa, ona tak nie jest przy Alei Kasztanowej, bo ona jest w szeregu tych polach. Faktem jest, że to z Danibłowi tam akurat, jak zauważam, dużo osób dojeżdża w kierunku tutaj Nowego Brzeska, czy też Koszowic, szczególnie dla nauczycieli, którzy pracują w szkole Igołomi i pewnie ta wiata, mimo że jest dla wysiadających, ona byłaby zasadna. Tylko Szanowni Państwo, to tak nie jest też, że Państwo z
jak będzie jest. Ale co do tego wniosku, już widząc, jak przebiega wydatkowanie środków w dziale transport i mamy oszczędności na akcyzie. Proszę Państwa, my mamy kwoty planowane ryczałtowo miesięcznie, ale dopiero ten ryczałt się liczy z chwilą uruchomienia tych akcji. I środki były planowane od 1 listopada i ryczałt to jest bodajże 39 tysięcy na miesiąc. W związku z tym, że te oszczędności mamy, ja poleciłem, aby przygotować analizę finansową, ile by ta diata kosztowała, a później jakie będą możliwości techniczne na tej zatoce, żeby tą wiatę tam postanowić, żeby oczywiście to nie kolidowało też z ruchem. Wiem się, że jest to prowadzone, analiza koszt jaki będzie i możliwości techniczne. Myślę, żeby kompleksowo ten odcinek drogi krajowej domknąć z oświetleniem, z chodnikiem, pewnie by ta wiata dobrze się wkomponowała w cały ten odcinek i jest to brane pod uwagę, gdy na to możliwości finansowe powinny dwoje technicznie, nie będzie tam problemu, że trzeba tam będzie coś na tej razie również trzeba te znaczącą drogę uzgodnić. Jeżeli nie, problemy nieprzewidziane nie wystąpią, to my jeszcze może by się to udało do skierowki w sprawie tego. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Proszę uprzejmie. Pani radna. Ja mam dwa wnioski z Funkcji Aktywnych Mieszkańców. Pierwszy to jest, chodzi o skrzyżowanie drogi tam przy kościele na dole. Stoją tam dzieci. Niestety kierowcy nie zważają na znaki. Jakby więcej tych znaków, nawet mieszkaniec zaskórego zasugerował jakiś ruch zwalniający. No bo oczekują te dzieci, tam stoją, przejedzie. No, o wypadek jest naprawdę szybko. A drugi wniosek to jest taki... Tylko dopytam, chodzi o skrzyżowanie na koźnicy. Na koźnicy, tak. Sidoni na koźnicy. Tam na dole stoją dzieci, czekają na autobusy zawsze zwane, a później wysiadają z niego, no też tam jest niebezpiecznie bardzo. A drugi wniosek to jest taki, że droga od pana Szczygła, no tam na koźnicę też, ona jest wyasfaltowana i chodzi o to, że jest tak naleśnione błoka, że nawet się nie da iść, żeby sobie dużo nie powrócić, nie wiem, nałożyć jakiś obowiązek sprzątania przez właścicieli tych pola, bo coś trzeba z tym zrobić, no bo karygodne to się powtarza co roku. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Proszę bardzo. Doprecyzowania tego wniosku pierwszego, to mam rozumieć, żeby ustawić więcej znaków, tak pani radna? No albo jakiś... Czy w ogóle to zeznać, to żeby pani bezpieczeństwo... Coś właśnie... żeby pani nawet już wiedziała, jak to znaczy, żeby to przeanalizowały służby drogowe. Pewnie temat też coś podpowiedzi, może temat i na komisji drogowej też, żeby podpowiedzi, bo tam było kilka propozycji i zmian, która droga ma być pierwszeństwem i każda zmiana kolejna by tego problemu nie rozwiązała. No a jak wspólnie dojdziemy, jak co zrobić, aby było jak najlepiej, to problem ze znakami to jest problem mało istotny do zrobienia, żeby to tak zrobić, żeby znowu tych zmian nie wprowadzić, bo proszę Państwa, lokalni kierowcy często jeżdżą z przyzwyczajenia i jak będziemy zmieniać te drogi, że ta droga była pierwszeństwem, a za rok, dwa znowu zmieniamy, to możemy przez to właśnie doprowadzać, że tych problemów może być jeszcze więcej. Proszę Państwa, temat zanieczyszczania dróg gminnych, temat, który jest od wielu lat i mimo nakładanych tam mandatów przez naszego strażnika, ale to Państwo wiedzą, czy to są jakieś działania takie jakieś pojedyncze, nie wiem, bo jest to, proszę Państwa, trudne do ustalenia,
A trzeba powiedzieć, że apele, które są kierowane do mieszkańców, aby na droga naszej gminy, które tak inwestycje finansowe są realizowane, efektów nie dają. Większość dalej użytkowników tych pól, szczególnie właśnie w tym okresie jesiennym, no, nie palną, a wręcz ale są takie przykłady, że jak wyjeżdża z pola, to dodatkowo ciągnie tą maszynę, tak rozpędza, żeby było to skutecznie, że otrzymało na tym drodze, aby na piękną, górną troszkę na sesję nie wiedziała. Na pewno po takim zdaniem zresztą mieszkańców też, żeby zatrudnić firmę, żeby oczywiście możemy przyjedzie firma, być spoko, 2 godziny i będziemy te drogi utrzymywać, sprzątać przez to, że urzędnicy nie korzystają. A to jest taki charakter gminy, która jest i ta produkcja, to jest temat trudny. Także tutaj no, nie udzielę takiej rady odpowiedzi, co w tym temacie zrobić. Także wspólnie coś udzielę, czy słowo nie ma po prostu dwóch pomysłów. Jeżeli dojdziemy do wniosku, że tak będziemy to sprzątać, no to znajdzie się, że będziemy wydawać dziesiątki albo więcej tysięcy złotych na utrzymanie tych dróg w zamian za to, że nie będziemy robić dróg, a wiemy już po analizie projektu budżetu na rok przyszły, żeby w zakresie modernizacji remontu gminy, szczególnie jeżeli chodzi o drogi, o nawierzchni asfaltu. Bardzo dziękuję. Proszę bardzo, pani radna Kłasnicz, pani przewodnicząca, proszę uprzejmie. Szanowni Państwo, panie przewodniczący, chciałam panu burmistrzowi podziękować za przychylenie się do wniosku pana Damiana Marchewki, prezesa Terenowej Wymianki o dotację na stroje dla młodzieży. Bardzo serdecznie dziękuję. Panie przewodniczący, szanowni państwo, mówimy tutaj o wnioskach składanych głównie, widzę, o bezpieczeństwie, dlatego też chciałem ze swojej strony podnieść taki wniosek o rozbudowę linii oświetleniowej od pana Mączki, od firmy pana Mączki w kierunku Proszowic, przynajmniej do skrzyżowania dróg Żydów Wygnanów, bo ponieważ z tego względu, że tam nie ma żadnej lampy, a zapoznałem się też z informacjami z policji, że na tej drodze mieliśmy w przeciągu 2-4 lat 3 zdarzenia o potrąceniu pieszego. No i chciałbym wnioskować o dołożenie takiej instalacji, tam chodzi 4-5 lamp wydłubanych, myślę, że na takim pierwszym wstępie, żeby to dało się dołożyć. I nie ukrywam, problem z przejściem szerokości tej drogi, no i budowa chodnika, ale to myślę, że kwestia rozmowy z powiatem, mam nadzieję, coś pomoże. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Jeśli Państwo pozwolicie, to chciałbym zabrać głos. Proszę Państwa, większość z nas przemieszcza się do Proszowic i to, że tam problem jest w tym miejscu, to każdy wie. I tutaj chyba dyskusja dalsza chyba nie jest celowa. Natomiast, proszę Państwa, problem jest, żeby tego złu zaradzić, bo ono jest, ono trwa i tam faktycznie ludzie chodzą rowem, bo jest tam nie dość, że wąsko, to jeszcze ten wąwóz taki i tak. Problem chyba polega, bo na pewno się pan wypowie, ale problem na tym, że to nie jest nasza droga, to jest droga powiatowa. Ale, proszę Państwa, od tej kadencji my mamy radnego powiatu. To, który jest tutaj z nami, słucha zawsze. I proszę Państwa, kiedyś tam jadąc doszedłem do wniosku, że możemy to zrobić, nie angażując środków gminnych, ponieważ ich angażować nie możemy. Mianowicie od momentu, o którym tutaj mówi pan radny, czyli od skrzyżowania do Żydowa, aż do drogi numer 79, gdybyśmy tam rozważyli możliwość utwardzenia pobocza,
z ewentualnym przyszłym poszerzeniem drogi. Utwardzenie pobocza na odcinku, załóżmy, D50, jeśli byłoby to możliwe, bo tam faktycznie ta droga jest wąska, spowodowałoby, że piesi uzyskaliby ciąg do poruszania się, natomiast kierujący reagowaliby również na to zjawisko, nie wjeżdżając na to pobocze, ponieważ nie byłoby to utwardzone asfaltem. Zaradziłoby to na pewno, jeśli chodzi o ruch pieszy, natomiast w przyszłości być może stworzą się możliwości zaangażowania funduszy powiatowych za pośrednictwem naszego pana radnego, który jest również członkiem Komisji Drogowej w powiecie, aby ten problem załatwić. Występuje ten problem od dłuższego czasu, myśmy się próbowali z nim zmierzyć, ale proszę Państwa, gmina nie może wydatkować środków na nie w swoim gruncie. I to jednak stanowi problem. Jest to odcinek, jak sądzę, około kilometra, może troszkę więcej niż kilometr. Także ja proponuję, żebyśmy ten problem przekazali panu radnemu, naszemu powiatowi. Dziękuję bardzo, ale proszę jeszcze o zajęcie stanowiska. Bardzo proszę. Proszę bardzo, pan wiceburmistrz. Panie przewodniczący, szanowni państwo, żeby to było oświetlenie tego, co temat już poruszamy. Dwukrotnie i główny problem, który uniemożliwia rozbudowę tego oświetlenia, to brak słów. Te lampy muszą po prostu na czymś wisieć. My słów budować nie będziemy, tak jak pan przewodniczący wspomniał, jest to droga powiatowa, pan drugi powiatowy nie gminy, a drugi problem to właśnie słów. Które należą do Tauron Dystrybucja. I w związku z powyższym jedyny sposób na to, aby tam oświetlić ten odcinek, który faktycznie przebiega w obszarze takim zabrzeżonym i dlatego bardzo słaba tam widoczność jest, to taki, aby Tauron Dystrybucja przebudował na tym odcinku swoją sieć. Co od razu Państwu powiem, że to nie jest taki prosty temat. Tauron Dystrybucja od dwóch lat zmienił swoje stanowisko względem takich wniosków składanych przez gminy i nie przystępuje do przebudowy sieci, ewentualnie daje zgodę na przebudowę sieci przez gminę. Czyli wyda warunki, tak, zgadzamy się na przebudowę sieci, na powierzchni lamp i proszę, niech sobie wójt, gmina przygotuje dokumentację, wybuduje linię, powiesi lampy i będzie wszystko ok. No takie stanowisko, no to powoduje, że inwestycji strasznie rosną, no i przysparzamy z majątku nie sobie, tylko spółce zarządzającej. To jest główny problem. Ja mogę deklarować, że wystąpię o wydanie warunku, żebyście no Państwo też zobaczyli, czy coś się zmieniło, bo faktycznie ten zarząd Tauronu kiedyś do takich wniosków przystępował bardziej tak obiektywnie, jeżeli chodzi o zasadę rozbudowę takiej sieci, bo widział tam możliwość inwestowania osób prywatnych, teren zabudowany, znaczy teren zabudowany albo przeznaczone pozabudowe, rodził w przyszłości nowych mieszkańców, oni wyrażali zgodę i przystępowali do przebudowy tej linii, a my potem robiliśmy dokumentację na rzecz. No, może się coś zmieniło, tak jak mówię, dotychczas, ostatnie dwa lata, takich zgód Tauron nie wydawał. Dziękuję. Proszę pan. Panie przewodniczący, szanowni państwo, w temacie dróg powiatowych i współpracy wczoraj. Spotkałem się z radą Krakowską, zarządu powiatu krakowskiego, udziałem jeszcze pracowników i dyrektorów w temacie roku 2019, w tej realizowanych inwestycji. Jak Państwo pamiętają, w projekcie budżetu została kwota 180 tysięcy na współfinansowanie modernizacji dróg powiatowych. Dokończenie drogi powiatowej Bawrzyńczyce do granicy powiatu proszowieckiego, żeby było na różnego rozpoczęcie inwestycji.
Komisji Modernizacji Dróg Drogi Powiatowej Równowódne do Branowice. Proszę Państwa, przewijał się głównie problem zanieczyszczania dróg powiatowych, wygrania na morzu. Powiat bardzo negatywnie się odniósł, w roku 2018 150 tysięcy wydał na usuwanie na morzu dróg powiatowych. A odnosił się do inwestycji w roku 2018 na samą drogę w Barczyńczycach 30 parę tysięcy podniosło koszt inwestycji ze względu na potrzebę zbierania tam na uliska, tam rzędu kilkunastu centymetrów przed położeniem na władzy. Jest na stanowisku takie, że póki nie zostanie rozwiązane odwodnienie w Barczyńczycach pod krzyżem, nie wiem, nie wiem o czym mówił, to powiat nie będzie tej nakładki robił, bo to trwałość daje krótko, ale warunkuje to też współfinansowanie i z tej kuli środków to na odwodnienia, później dopiero rozwiązanie, na które się nie zgodzimy, bo to jest temat, proszę Państwa, wspólny. Suma summarum, żeby nie przeciągać, do terminie do 15 stycznia organizuje spotkanie wspólne z Urzędem Starostwa Krakowskiego, Proszowickiego, dyrektora Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego, Proszowickiego, z udziałem burmistrza gminy Nowe Brzesko i z naszym udziałem w temacie rozwiązania problemu dla wspólnego, bo jest to problem i gmin dwóch i dwóch powiatów. I dopiero po tym spotkaniu to też ze strony Starostwa Krakowskiego ten temat był. Ale wracając do tematu odbytu, bo dyrektor zarządu Dróg Krakowskiego też podjął te informacje, docierają, że jest potrzeba budowy chodników przy drogach powiatowych. Proszę Państwa, tak to Pan przecież powiedział, że to jest droga powiatowa. Powiat stoi na stanowisku, że w ich zakresie jako powiatowy głównie drogi, bezpieczeństwo ruchowe, bezpieczeństwo pieszych, to już jest sprawa gminy, ale powiat jak gdyby tym jest tematem, jest zainteresowany, to zresztą wiele gmin powiatu krakowskiego realizuje takie zadania, czyli chodniki przy drogach powiatowych są realizowane i tak to już mówiłem chyba na komisji drogowej, bo komisja drogowa też ten problem podnosiła, chodniki przy drogach powiatowych, czyli mówimy o drodze takiej najważniejszej drogi, czyli Barczyńczyce w kierunku Proszowic. Druga droga Sygołomia w kierunku Bosądu. Zasady są dalej takie same. Finansowanie jest są dwie wersje, że gmina przygotowuje dokumentację projektową o pozwolenie na budowę i koszt tej dokumentacji jest liczany jako udział gminy, albo powiat przygotowuje dokumentację projektową na wniosek, wnioskowany odcinek budowy chodnika i podział środków jest 40% powiat, 60% gminy. I takie zadania są realizowane i są realizowane, są robione. Dyrektor, nie wiem, jakie jest nasze stanowisko, chodniki, droga krajowa, cały kolejny odcinek robimy. Zostanie nam do domknięcia kolejny odcinek chodnika Wysoki Pole Wrzostek. Czyniłeś tam przebudowę, mamy złotniki i druga strona Wrażnieczy i można próbować wejść do tematu budowy chodnika, ale mówię, że warunkowane jest to, że najpierw skończymy nakładki asfaltowe na tych drogach powiatowych. Proszę Państwa, droga powiatowa Równowódne do Branowice jest w stanie katastrofalnie. Obiecuję, jest ważniejsze, ważne jest bezpieczeństwo pieszych, ale co, czy te środki, które mamy przeznaczone na nakładki, damy na chodniki, to z tych dwóch trzeba wybrać. A jakie mamy potrzeby na nasze drogi? Ja mówię, dla naszego budżetu wydatkowania kwoty 200-300 tysięcy jest nasza kwota. My się nie możemy porównać z gminami, które mają budżety po 150 milionów przy naszym budżecie, bo takie budżety mają. A gmina z Małego Siedlowaduje złożyła 22 wnioski na inwestycje przy drogach powiatowych. Tam dają kwotę 2-3 miliony, gmina daje na powiat, a powiat nie jest tak zabezpieczyć. Bo dla nich to są środki żadne, a charakteru gminy i eksploatacji naszych dróg gminnych. Wszyscy widzimy, że jak jest potrzeba tych dróg, szczególnie asfaltowych, bo nawet te drogi, które idą wśród pól, ale są na wzniesieniach, i tych dróg,
typu żużlowego, to wiemy, jakie to rodzi konsekwencje przy nawałnicach, czy eksploatacji, tej intensywnej eksploatacji ciężkiej, czy liczbę, że te nakłady ma być. I to jest ten problem, który jeszcze ja zrobię temat rozpoczęcia budowy chodników przy drogach powiatowych. To jest kwestia, do której od 2-3 lat nadzieliście się takie możliwości. Oczywiście, jeżeli dojdziemy, że ograniczymy wydatki na drogi nasze gminne, to robimy chodniki przy drogach powiatowych, to proszę bardzo, ja będę to realizował, co Państwo tu mi zrobicie. Więc ja również chciałabym zgłosić drogę powiatową z Ikołowi do Posunzy. Staramy się już prawie 8 lat o ten odcinek drogi, około 1 kilometra od pana Tomka do pana Tomka, gdzie jest siedzenia. Mamy dzisiaj na sesji radnego powiatu, bardzo bym prosiła, żeby nam pomóc rozwikłać ten problem. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Szanowna Rado, Panie Wójcie, chciałbym zwrócić problem, który jest u nas w gminie. Chodzi dokładnie o bok. Ten bok jest żydowaty, jest tu się dostępowoży. I tuż tutaj przed skrzyżowaniem, przed mostem, utworzyły tamy. Zalane są 6 działek rolnych. Ta woda się zbiera, nie ma płynności cieku. Po drugiej stronie znajduje się domostwo Państwa Marców. Więc przy bliższej jakiejś powodzi, opada teraz śniegu, roztoku, ta wszystka woda zaleje panią Marcową po prostu. Oprócz tego 40-50 cm brakuje, żeby ta woda wyszła na drogę powiatową. Żeby było tego mało, znajdują się tam dwie topole 40-metrowe, które są do połowy podgryzione. Jak się zwalą, no to się zwalą, nie daj Bóg, żeby na przejeżdżający samochód, bo to się zwali na drogę powiatową. Więc proszę o interwencję pana wójta w odpowiednich instytucjach w tym kierunku. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Proszę o to. Panie sołtysie, ja bym czekał na pana wniosek. Temat rozpoczęty jest co najmniej od miesiąca. To państwo dla nowej rady muszą wiedzieć, że wszystko, co jest na terenie gminy i cieki wodne, które są niektóre, a jest ich 30 km, nie są gminne. Były w zarządzie Małopolskiego Zarządu Melioracji Włącznej Wodnej. Tej instytucji od 1 stycznia 2018 nie ma. Jest gospodarstwo Wody Polskie. Temat Bobru, który była wcześniej tam w kierunku tam Żydowa, to Państwo pamiętają na poprzedniej sesji, ile temat był miesięcy rozstrzygany. Tak samo i teraz. My jako gmina, widząc problem, który już wystąpił kilka tygodni temu, wystąpiliśmy do instytucji, która tym ciekiem zarządza. Ta instytucja jest odpowiedzialna za utrzymanie tego cieku. My tam nie mamy prawa jako gmina wchodzić, robić i wydatkować środków publicznych. Taki wniosek zapraszam pana sołtysa do korespondencji, do kserowania pisma. Kiedy poszedł wniosek? Jaka przyszła odpowiedź? A odpowiedź przyszła z tych Wód Polskich, tam przy pana nie działa się z dnia na dzień, z tygodnia. Tam są procedury, tam pismo musi nabrać mocy, bez odpowiedzi. Odpowiedź z Wód Polskich jest taka, że bobry podlegają ochronie. Żeby takie żeremie mogło być rozebrane, musi być zgoda dyrektora wojewódzkiego ochrony środowiska. I Wody Polskie wystąpiło o taką zgodę do dyrektora regionalnego ochrony środowiska. Jeżeli taką zgodę dostaną, to usuną, ale jeszcze to warunkują, jak im możliwości finansowe na to pozwolą. Zapraszam, kierownictwo przekazuje. I to jest, proszę pana, gdyby to było na cieku nawet stan prawny nieuregulowany, bo takie sytuacje są, to jaki problem sprzęt wysłać, to jest robota godzina, dwie, a konsekwencje, ja sobie zdaję sprawę, jakie mogą być. Ale proszę państwa, instytucje odpowiedzialne tego nie widzą. I te zmiany, które nastąpiły w zarządzie melioracji, to są problemy dużo głębsze. Jak, szanowni państwo, na dzisiaj wyglądają podstawowe cieki w Dolinie Rzeki Wisły? Trzy pompownie, połączone kanałami, ciekami,
które powinny funkcjonować, a one w roku 2018 nie zostały udrożnione, konserwowane, nie robione nic. Nasze interwencje, które były i temat uchwał byliśmy w roku na sesji, były zapraszane Wody Polskie, nie dały efektu żadnego. Nawet nasza wizyta z kończącym Rady u pani wiceminister w Warszawie w temacie ochrony przeciwpowodziowej i wałów na dzisiaj tych efektów nie dało żadnych. Mamy pisane deklarację, co do wałów w koncepcji roku 2019. Ten temat będziemy monitorować. Ale w tych tematach w ogóle, bo ten temat jest nie tylko w Stęgowożycach, bo on się przewija w innych też miejscowościach, populacja bobra w ostatnich latach znacznie się zwiększyła, a procedury są tak jak powiedziałem. Dziękuję. No dziękuję. Ja myślę, że Państwa bardziej to chyba mniej interesuje, kto zarządza ciepłem, bardziej będzie interesowało, czy im podobnie do mnie wyjdzie. Chciałem zatem zapytać, czy w ramach akcji ratowania życia i zdrowia my możemy to, że dojdzie do takiego zagrożenia, usunąć po prostu? Proszę bardzo. W sytuacji na sytuacji nadzwyczajnej. Tak, to może wtedy No a dzisiaj takie filary to muszą być potwierdzone w ustawie, to nie można sobie pociągać zagrożenie, bo tak chcemy coś zrobić, bo te pozytywy to konsekwencje, kto poniesie bój, dlatego ja muszę działać zgodnie z prawem. Rozumiem, że pan sądzy stan będzie się tego. No ja bym chciał to pismo, żeby przekazać, bo to nie tylko tam, który też mieszkańcy tych działek, żeby im przekazać, że coś się robi. To tam pan, który jest pan sołtys, chciał zabrać głos. Tak, bardzo proszę. Pani sołtys z Żydowa, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Panie Wójcie, Szanowna Rady, ja mam taką prośbę. W zeszłym roku interweniowałam u kierowcy, który odśnieżał drogę. Jest to droga gminna, na którą długo czekaliśmy od Wieśka Mietełki w stronę Kaszki, bo tak potocznie się to mówiło. I tam jest 1,5 kilometra tej góry nieodśnieżanej, jest oblodzona. Chciałam nadmienić, że tyle dzieci i studia i wyższa szkoła dojeżdżają tą drogą i tyle ludzi jeździ do pracy, bo dzisiaj wieś, młodzi ludzie pracują. Tą drogą poskracamy sobie ponad 3 kilometry drogi. Jest przejezdna, dziękujemy za drogę, ale bardzo bymy prosili, żeby pan inżynier Knapik wpisał ją do odśnieżania. Nawet nie tyle odśnieżania, co do powsypania, żeby się dało wyjechać, bo to jest góra, po prostu góra. Jest odśnieżana i posypywana od strony Kaszki w stronę hektarów, tam jak Godzicki mieszka, a już ta góra na terenie Żydowa jest po prostu nie da się czasem jechać tą drogą. Dlatego mam taką prośbę, żeby panu Krapikowi inżynierowi to przypomnieć, bo ja interweniowałam, ale to było niepisane. Dziękuję. Proszę pan. Dziękuję. Panie sołtys, nie wpisane. Procedura jest taka, że my ogłaszamy przetarg na dwie zimy, na trzy zimy. Wszędzie mamy 150 km dróg gminy. Do odśnieżania około 75 km. Do specyfikacji przetargowej w kolorach zaznaczamy wykonawcę kategorię dróg i kolejność odśnieżania. Bo nie otrzymamy wszystkich drogi. Ta droga, która, o której pani mówi, która jak tak 3 lata temu się nam kończy ogłaszać, to jest była asfaltowa, była mniej uczęszczana. I pamiętam, jak pani to na ubiegłej zimie, pani też ten wniosek jako radna składała i mimo, że ta droga, ona nie była do specyfikacji dopisana, to była rozmowa z firmą, która to odśnieża, żeby też o tą drogę w ramach kompleksowej umowy trwało, to było w trakcie tej zimy. No i o tym kierownik wiedział. Na dzisiaj pani składa wniosek, żeby ją odśnieżać po wsypaniu, aby wyższe akcje zimowe nie uruchomili, bo każdy dzień, jak uruchomiłem akcję, to jest 1,5 tysiąca złotych, mimo że może jakieś takie tam były gdzieś lokalne, ale z chwilą, jak rozpoczniemy akcję zima, to już będziemy do końca marca, a jest specyfikacja, to będziemy już ten ryczał tak upłacić. Ale ta droga, to co pani wnioskuje, ja wiem, że w ubiegłym okresie zimowym ta droga została uwzględniona, a pani wniosek jeszcze przekażę panu
kierownikowi, aby z chwilą uruchomienia tej akcji filmowej też o tej drodze, czy w ramach tej umowy, czy jak tam, zobaczymy, jak wykonamy tego podejścia. Ta droga, którą Pan dyskutuje, to jest uchwała uwzględniona w akcji zimnej. Tak, dziękuję. Proszę bardzo, kto jeszcze ma jakieś pytania, uwagi? Wyczerpaliśmy. Oddaję głos Pani Kierowniku Rady. Proszę. Chciałam powiedzieć, że po zakończeniu obrad sesji odbędzie się posiedzenie komisji budżetowej. Pozostanie członków komisji. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, nasze dzisiejsze posiedzenie dobiega końca. Wyczerpaliśmy wszystkie tematy, jakie zostały przewidziane na dzisiejszą sesję. Bardzo Państwu serdecznie dziękuję za udział. Bardzo serdecznie dziękuję za intensywną pracę. Mam nadzieję, że problemy, jakie dzisiaj poruszaliśmy, będą uwzględnione w miarę naszych możliwości. Musimy sobie jednak zdawać sprawę, jak Państwo zauważyliście w tej pozycji, gros spraw, które nas bolą, nie leżą w naszych kompetencjach, nie leżą w naszych możliwościach finansowych, zwłaszcza w tym ograniczeniu. Bardzo się cieszę, że mieszkańcy naszej gminy mogą gdzieś usłyszeć, jak wygląda zależność w kwestii utrzymania parku dróg powiatowych i działań związanych z bezpieczeństwem, tak jak w przypadku tutaj cieku wodnego, który jest w dyspozycji dróg powiatowych. Proszę Państwa, ja na zakończenie chciałem prosić Pana Wójta, aby wszystkie wnioski, które dzisiaj tutaj zostały złożone, były wnikliwie przeanalizowane. Oczywiście jestem pewny, że tak będzie, bo jest to procedura, która jest na bieżąco stosowana. Państwo zainteresowani możecie śledzić działania w tym zakresie poprzez kontakt ze stosownymi kierownikami referatów. Proszę Państwa, na dzisiaj kończymy. Chciałem wszystkim bardzo serdecznie podziękować. Przede wszystkim Pani Zawsze, która tutaj się dwoiła i dwoiła, żebyśmy nie musieli do tego czekać. Dziękuję oczywiście Panu Radnemu Powodowemu. Myślę, że tyle problemów, które dzisiaj dostał do rozwiązania, pozwolą mu intensywnie przepracować do następnej sesji, która prawdopodobnie będzie 27 grudnia. Będzie to, proszę Państwa, sesja budżetowa. Będziemy chcieli określić sobie już budżet na rok 2019. Będzie to również takie spotkanie, powiedziałbym, świąteczno-noworoczne, gdzie chciałbym, żebyśmy się wspólnie spotkali. Być może przełamali się otwartym, życzyli sobie pomyślności na rok 2019. Dziękuję Państwu wszystkim. Życzę zdrowych, spokojnych i rodzinnych świąt Bożego Narodzenia. Życzę wspaniałej, mroźnej i śnieżnej pogody. Życzę Państwu, aby te święta przebiegły w spokojnej atmosferze i abyśmy się mogli spotkać po świętach w dobrych umowach. Wszystkiego dobrego, wesołych świąt dla Państwa, dla Waszych rodzin. Dziękuję. Dziękuję.